Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj szybko i na temat. Zaczniemy od producenta napojów Monster Energy, który no naprawdę powinien wstydzić się z tego, co zrobił. Jakiś czas temu mówiłem wam o pozwie Monster Beverage Company przeciwko studio, które jest odpowiedzialne za grę Dark Deception Monsters and Mortals. Chodzi tutaj o użycie słowa Monsters. Dziennikarze dokopali się do innych pozwów, między innymi na Pokémon i Monster Hunter. Jeżeli chodzi o Pokémon, to te na początku nazywały się Pocket Monsters. Generalnie Monster Beverage Company chce, aby nikt inny na świecie nie używał słowa Monster poza nimi. Tylko że Pokémony istniały znacznie wcześniej niż napój energetyczny. Skargi dotyczą znaków towarowych zarejestrowanych w Japonii. Producent napojów argumentował, że wykorzystywanie słowa Monster w tytułach gier może spowodować konfuzję u graczy, którzy z tego powodu uznają, iż dana produkcja związana jest z napojami. Moim zdaniem jest to po prostu niedorzeczne i Monster Beverage Company powinien zastanowić się, co robi. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, a my przechodzimy do filmu na podstawie gry Minecraft z Jasonem Momoą. Ma datę premiery. Gra Minecraft zadebiutowała w 2011 roku na komputery osobiste i od razu stała się hitem internetu. W 2014 Warner Bros. Ogłosił pracę nad filmem Minecraft. Jednak od tamtego czasu aż do teraz było relatywnie cicho na temat tej adaptacji. Jak informuje Deadline, film ma nową datę premiery, a jest to 4 kwietnia 2025. W obsadzie filmu znalazł się Jason Momoa, którego kojarzycie z takich filmów jak Aquaman czy Fast 10. W sumie to nie wiem, czego oczekiwać po tym filmie. Nawet jak się zastanowię, to nie wiem, czy chciałbym, aby to była w pełni animowana wersja, czy w stylu gry, czy żeby to była wersja live action. Sam tego nie wiem, dajcie mi znać, co wy chcecie. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. Natomiast my przechodzimy dalej, czyli wielki update do The Last of Us na komputery osobiste właśnie jest dostępny. 14 GB poprawek. No i nadal nie wszystko jest poprawione. Port na komputery osobiste The Last of Us część pierwsza ukazał się 28 marca. Od razu fani zauważyli mnóstwo błędów, w tym wieczne ładowanie shaderów. Kilka dni po premierze na Steam gra miała tylko 30% pozytywnych opinii. Gracze narzekali głównie na grafikę oraz crashe. Właśnie otrzymaliśmy nowy patch o nazwie 1.0.2.0. W liście, do której link znajdziecie w opisie tego materiału, zobaczymy, że Naughty Dog wyeliminowało 43 problemy. Głównie poprawki związane z crashami. Jeżeli chodzi o mnie, no to większych problemów nie miałem z grą, oprócz tych właśnie kilku crashy raz na godzinkę. Miejmy nadzieję, że ten patch to wszystko zmieni. Dużo również zmienił kolejny patch do Sons of the Forest, czyli trzecia wielka aktualizacja. Gracze są naprawdę zadowoleni. Przypominam, że Sons of the Forest jest jeszcze we wczesnym dostępie, tak więc spodziewajcie się mnóstwa błędów, które no, są zabawne. Znowu link do wszystkich dodatków i zmian znajdziecie w opisie poniżej. Jednak to, co najważniejsze, to na przykład monocykl elektryczny, za pomocą którego można znacznie szybciej eksplorować mapę. Dodano również noktowizor, który, no powiem wam, no nie jest jakiś wybitny, ale też można zbudować nowe pułapki. Jednakże jeżeli macie ochotę, to na dachu swojej bazy możecie zamontować panele fotowoltaiczne, które dadzą wam niezbędną energię elektryczną, zasilającą monocykl lub żarówki. Można usuwać zapisy gry, można niszczyć chatki kanibali, a Kelvin potrafi zbierać strzały do łuku i to jest bardzo fajna informacja. Kanibale będą uciekały dalej, jeżeli ich przestraszymy, a ci mocniejsi kanibale będą łatwiej i szybciej unikali silnych ataków. Ja jestem zadowolony z Sonsów, no ale czy będę zadowolony z nowej gry Far Cry, która jest już w produkcji od Ubisoft Toronto? Zobaczymy za jakiś czas. Jak donosi Insider Gaming, Ubisoft Toronto pracuje nad dwoma grami związanymi z franczyzą Far Cry. Pierwsza to projekt Blackbeard, która jest główną grą z serii Far Cry. Druga to projekt Maverick, która jest grą multiplayer.
Na razie nie wiadomo, nad którym projektem będzie pracowało Ubisoft Toronto. Jednocześnie Insider Gaming spekuluje, że gra będzie miała premierę nie wcześniej niż 2025, ponieważ Ubisoft ma kilka innych projektów zaplanowanych przed nowym Far Cryem. Dajcie mi znać, czy czekacie, a my przechodzimy do ciekawych statystyk CD Projekt Red. CD Projekt Red jakiś czas temu udostępnił grafikę pokazującą bardzo dużo ciekawostek związanych z firmą, takie jak ilość zatrudnionych pracowników czy przychody netto i brutto. Jak możecie zobaczyć na grafice, firma zatrudnia niemal 1300 pracowników w 10 krajach na całym świecie. Najwięcej przychodów przynosi Ameryka Północna, czyli ponad 70%. Na drugim miejscu jest Europa, a 3% pochodzi z samej Polski. Jeżeli chodzi o gry, to sprzedano ponad 20 milionów kopii Cyberpunk 2077 i 65 milionów kopii Wiedźmina, Wiedźmina 2 i Wiedźmina 3. Najlepszym finansowym rokiem dla CD Projekt Red był 2020, czyli premiera Cyberpunka 2077. Wtedy przychody brutto wynosiły 2 miliardy 138 milionów złotych. Drugim najlepszym rokiem był 2022. Przychód brutto to prawie miliard, a zyski netto to około 350 milionów złotych. Link do pełnej grafiki znajdziecie poniżej. Dajcie mi znać, która z tych ciekawostek jest dla Was najciekawsza. A my przechodzimy do w sumie tematu dnia, czyli zostajemy przy Cyberpunku 2077, ponieważ właśnie rozpoczęły się prace nad sequelem. Projekt roboczo nazywa się projektem Orion, no i CD Projekt Red zaczyna pracę nad sequelem. Jakiś czas temu CD Projekt Red opublikowało ogłoszenie o pracę. Tytuł ogłoszenia jest jasny i określa, że osoba zatrudniona będzie pracowała nad sequelem Cyberpunka. Oferta skierowana jest do osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych w okolicach Bostonu, gdzie będzie powstawała nowa siedziba CD Projekt Red. Tak więc północnoamerykańska filia CD Projekt Red będzie odpowiedzialna za sequel. Jak będzie się nazywała, tego nie wiemy. Kiedy będzie premiera, tego również nie wiemy. Dajcie mi znać, który z dzisiejszych newsów był dla Was najciekawszy, a który najmniej ciekawy, tak abym mógł przedstawiać Wam tylko te najciekawsze znaleziska. Na razie.